Co robić, gdy się właśnie dowiedziałeś z nienacka, że Multiego masz już jutro? Dostałeś telefon z komendy z propozycją nie do odrzucenia, ktoś wypadł, a oni proponują Ci szybkie załatwienie sprawy, jeszcze miejsce podczas tego najbliższego naboru. Z wyjścia za bardzo nie masz, ponieważ właśnie wiesz, że stracisz robotę, no i będziesz na bezrobotny. Natomiast pierwszą sprawą, jaką bym sprawdził, to przymiarka Twojego ubioru wyjściowego, tego, w którym pójdziesz, i wiem, że patrzysz na mnie w tej chwili jak na wariata, ale są duże szanse, że Twój ubiór wyjściowy jest zupełnie inny niż ten, co nosisz na co dzień. No, mogłeś trochę przybrać na wadze, kobiety niekiedy spadają na wadze, prawda? I po prostu w niego się nie zmieścisz lub będzie zbyt luźny. No, może być zabrudzony nieco po ostatniej zakrapianej firmowej imprezie, no możesz mieć jakiś zapaszek, prawda, lub zwyczajnie ten przyodziewek potrzebuje pralni czy żelazka. No i nie muszę Ci chyba przypominać o znaczeniu tak zwanego pierwszego wrażenia, jak Cię widzą, tak Cię piszą, a niestety sklepy w Polsce są otwarte tylko do wieczora. Możesz spokojnie przećwiczyć podstawowe pytania psychologa nawet o 10 czy 11 wieczorem, ale na pewno nie kupisz o tej porze garniturów w promocji ostatniej szansy w Rezerw czy w jakimkolwiek innym sklepie Twojego wyboru. Także sprawdź swoje wyjściowe ciuchy, buty, no i idziemy do następnego punktu programu. Poświęć kwadrans na przejrzenie internetowych newsów o Policji, kto jest komendantem głównym, a kto, powiedzmy, wojewódzkim w Twoim mieście, kto jest ministrem MSWiA, a wierz mi, zmieniają się oni jak w kalejdoskopie. Pamiętam, był Joachim, potem jakaś pani, potem ktoś tam, a już teraz sam straciłem orientację. Jakie są ostatnie osiągnięcia i wpadki Policji, co jest na topie, prawda, co w trawie piszczy. Natomiast polecam do tego Google News oraz stronę internetową Twojej komendy. Przypomnij sobie też misję Policji zawartą w ślubowaniu. No, nie oczekuję tutaj od Ciebie jakichś wielkich analiz czy studiów, jak do pracy licencjackiej czy magisterskiej. Po prostu miej jakieś ogólne pojęcie, co się w tej Policji dzieje. I dopiero teraz pomyśl o pytaniach psychologów, tych typowych pytaniach nieśmiertelnych. Powiedz coś o sobie, dlaczego chcesz do Policji, gdzie chcesz być w tej Policji, dlaczego to właśnie Ciebie mamy zatrudnić czy wybrać, gdzie się widzisz za 5 lat, itd., itp. Pytań jest całe multum. Gdzieś też nakręciłem filmik, 45 pytań. Jak jesteś słabym kandydatem, ale jak jesteś dobrym, to też te 40 parę pytań możesz dostać. Także znajdziesz to na moim kanale, ale zrób taki trik, że wypunktuj sobie każdą odpowiedź, napisz to na kartce papieru, no i zacznij ćwiczyć albo sam, albo ze znajomymi. Natomiast wysiłek włożony w to, że weźmiesz to pióro, długopis czy ołówek, napiszesz to na kartce czy wyklepiesz na klawiaturze, odwdzięczy się tym, że pomoże Ci lepiej tą odpowiedź zapamiętać, a poza tym zawsze możesz sobie to wydrukować czy wziąć tą kartkę i powtórzyć na szybciego w przerwie po części komputerowej. Cyk, idziesz do toalety, tam żeby tam nie przeszkadzali Ci inni rekrutowani, prawda, kandydaci, przeczytać sobie, przypomnieć i jesteś w domu. Natomiast kolejny krok to przeleć tak zwane 4 obszary Multiego, wypunktuj sobie wszystkie cechy, które pasują do Twojej osobowości, czyli jeżeli jako policjant masz być empatyczny, to przypomnij sobie historyjkę ze swojego żywota, kiedy taką cechę zaprezentowałeś, może jakiejś tam babci pomogłeś zanieść węgiel, czy coś tam w tym stylu. Natomiast, no, jeżeli jesteś tak zwany zimny drań, znasz tą piosenkę, to raczej policja nie jest dla Ciebie. Jeżeli masz wrodzone zdolności do rozwiązywania różnych konfliktów, zdolności mediacyjne, to powtórz ten sam proces myślowy. I tak dalej, w sumie też musisz zrobić z innymi cechami lub umiejętnościami które tam w tych obszarach Multiego wyczytasz. No, porada taka zdroworozsądkowa, użyj do tego sprawdzonej metody STAR, którą również gdzieś tam w jakimś filmie opisałem. I używając tej formuły STAR, no naprawdę nie może źle wypaść, nawet jeżeli coś Ci się tam we łbie poknoci, prawda, czegoś zapomnisz, ale zawsze sobie przypominasz S, situation, sytuacja, T, Twój udział jakiś w tym biznesie, w tej sytuacji, A, akcja, R, pozytywne rezultaty. I znając metodę STAR, używając metody STAR, wyjdziesz jak STAR danego dnia. No, punkt 5, czyli dla mnie w sumie na dzisiaj ostatni, jest w zasadzie kontynuacją 3, czyli poćwicz swoje odpowiedzi, poczytaj na głos to, co napisałeś na kartce, spróbuj poćwiczyć z kimś z rodziny lub samemu do lustra. Także lustro służy nie tylko do tego, żeby się do lustra napić, ale również do tego, żeby poćwiczyć przed multim. I taka porada, szczególnie dla jakichś nerwicowców, zestresowanych, dobrze się tego dnia wyśpi, a w zasadzie tej nocy wyśpi, pojedź na Multiego wypoczęty. No, nic tak nie robi fatalnego wrażenia, jak gość taki nafaszerowany energetykami, przysypiający trochę, a przy okazji gadający od rzeczy. No niestety energetyki, nawet Red B, coś tam robi z człowieka, nie Tigera, a po prostu takiego bełkoczącego typa. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, twórca Elitarnej Grupy Szkoleniowej. Wiele osób się dostało do Multiego. Ostatnio trochę zwolniłem. Mam inne problemy, inne jakieś tam projekty. Zastanawiam się, czy być może nie ruszyć z powrotem z Elitarną Grupą tak na całego, ale zanim to się stanie, jeżeli Ty masz jakiś swój sposób na przygotowania ostatniej szansy, przygotowania w ostatni dzień, czy w ostatni wieczór, zrób to w komentarzu do tego wideo, podziel się swoją genialną wiedzą, no i do zobaczenia wkrótce.